Witam wszystkich serdecznie, ludzie, na kolejnym odcinku. Dzisiaj z samego rana Jezus, wstałem, jeszcze tylko muszę oczy przetrzeć. Jest, dobra, słuchajcie. Dzisiaj akcja oporowa siewy, więc myślę, że dobrze. Jest kolejny ranek, tam nie troszkę. Jeszcze jakiś sen, nie mogłem spać, ale mniejsza. Ojciec ma dołączyć gdzieś później, ma mi worki dowieść na pole. Także to myślę, że będziemy sobie wspólnie z ojcem dzisiaj działać. Ale dobra, przejdziemy sobie na tył gospodarstwa. Ja tą też 30, w sumie nawet nie chowałem jej wczoraj. Tylko tyle co brałem, pozamykałem. Tu mam przygotowany siewnik, właściwie przygotowany. Tylko tyle, że tego z ojcem wczoraj wyciągnęliśmy. No i tu trzeba będzie zaraz go uzupełniać, tam sprawdzić jak to się kręci, wiecie, no i tak trochę tego jest do roboty, takich spraw, ale to za chwilkę ogarniemy. Tylko sobie to jeszcze... O, dobra, odpaliło z rana dzisiaj jak nigdy. Zwykle rany jest jakiś lekki problem, ale dobra. Zajedziemy sobie pod ten siewnik, jak go wyciągnę, wiecie, na spokojnie. I tam już sobie go przejrzymy. Dobra, czekajcie. O, powolutku. No jak już tu wykręcę? Chyba wykręcę, nie? Powinienem w miarę dobrze tutaj się złamać. W sumie ojciec by się teraz przydał, że mi tutaj trochę pomógł z tym. Ale może dobra, niech on tam jeszcze swoje rzeczy poogarnie najpierw, a potem dopiero przyjdzie. Ona też chyba świnie będzie ogarniał czy coś. Wiecie, jak to jest obrządki z rana, to zawsze to jest z tym sporo roboty. O, dobra. Gdzie on jest? O, ojciec idzie, chyba słyszę go. Kamil! No, o. Siema ojciec. Kamil, a co ty robisz? No, będziemy siać chyba, nie? Pszenicę cały czas już tutaj za domem siać. Ty, słuchaj, ty zobacz, patrz. Ja żem, kurde, w internetach dzisiaj wyczytał ten... Jak on tam ma? Bogdański. No, on Bogdański, gadaliśmy sobie o nim. On, rozumiesz, ten traktor, co on ma. To on go w internetach teraz wystawił. Ty zobacz, na tych OLX-ach, czy jak a masz tam teraz telefon? O, pokaż, no. Pokaż, no, pokaż. Zobacz. Ty, ja myślę, że trzeba, kurwa, do niego jechać, rozumiesz? Bo on tego nie sprzedał nam. Kurczę, no wygląda nieźle, ale taki no. Też, znaczy, wygląda na duży, ale stan taki, ja wiem, chyba wątpliwy będzie. Chociaż, oj, Kamil, kurczę... jak ty to zawsze narzekasz. Ja myślę, że wiesz co, poczekaj z tym sianiem, my pojedziemy do niego, to je kawał przecież zaraz za wiosko. No. To bym pojechali, bym może zobaczyli, by może ten traktor, ty, co ty myślisz? No myślę, że no dobra, w sumie tam jak poczekamy 2 godziny, się nie stanie z tym siewem, nie? To chwila, moment, to zaraz tam przecież za GS-em to jest, on tam mieszka, ten Bogdański. No dobra, to jedziemy, zobaczymy. To ja idę z kodę odpalić i zaraz pojedziemy do niego. Dobra, dobra. To chować ten traktor czy nie chować? Nie chowaj, niech stoi. Niech dobra, sąsiedzi, okay. Niech sąsiady widzą, że to stoi ładnie. No dobra, kurczę, ale no jak co, ale tak na pierwszy rzut oka. Wygląda taki znów duży. Znów z kamerą latasz, jo. Tak, tak, z kamerą, no dzisiaj mieliśmy nagrywać przecież, nie pamiętasz? Weź mi lepiej to bramę, weź tam otwórz. A ja już nie pamiętam, Kamilek, ja już mam tyle na głowie, że ja nie pamiętam. Matka od rana mi głowę suszy. Dobra, otworzyłem już, otworzyłem. Wjedziesz? Ja sobie siądę gdzieś tam. Mogę z przodu? Siadaj gdzie chcesz, bylebyś pasy zapiął. Czekaj, dobra. A może jednak sobie z tyłu siądę. Wiedzisz? Siedzę jakoś tam, no ale się rozłożyłem. Czekaj. Pasy zapiąłeś? No, zapiąłem. Ja ci muszę ten taki steropianowy poddupnik kiedyś zamontować, bo ty tak nisko siedzisz w tym samochodzie. Ja już na patyczku jeździłem kiedyś. Ja wiem, ja pamiętam. Dobra, daleko to jest w ogóle? No tam to jest, w gminie to chyba. Jest, rozumiesz, to jest w gminie, jo. Ale muzyki słuchasz, ojciec, kurde. To się country, country cały rok. W ogóle wujek z Ameryki dzwonił do nas wczoraj. I co tam? A no powodzi mu się, powodzi. Jeździ tymi ciężarówkami dużymi, rozumiesz? A, ten wujek! Ten wujek, jo. No, on fajny ziomek był, pamiętam. Kiedyś na święta przyjeżdżał do nas. Tak, przyjeżdżał kiedyś, tak. Czekaj, gdzie to było? A, i tu teraz my w lewo musimy, ty, bo ja ci powiem, ja to mam pamięć dobro, tylko ja nie pamiętam, co ja że wczoraj robił. Ty wiesz co, chyba sobie poszukam teraz w telefonie tego jeszcze raz zdjęcia, to muszę sobie się do niego przyjrzeć, wiesz? Zobacz, bo ci mówię, on to matka mnie wołała, mówi zobacz, ten Bogdański on w internety, ten traktor dał. Ja mówię, kurde, trzeba jechać, zobaczyć. Bo tak wiesz, ta 40 ci powiem, ja ją wczoraj tam trochę naprawił, ale ona wieczorem to już też tak ledwo gadała, ci powiem. No wiadomo, nie? Właśnie... Kurczę, no to 40 to jest taki problem, że mi się wydaje, że ona chyba już za bardzo się do remontu nie nada, wiesz?
Ja myślę, że trzeba będzie komuś po prostu opchnąć, żeby... Bo to dużo pieniędzy trzeba będzie wsalić, nie? Dużo, dużo. Ja ci powiem, a i z częściami jest też kiepsko. Ja, żem na targu też był rano, rozumiesz, pojechałem tak szybko i ci powiem, a co ten robi? Ty. Może cię puszcza. Gdzie to ci w poprzek mnie stanął? Jezus, zobacz. Tylko do gminyśmy dojechali. O, tu te blokowiska. Tu ta nasza chyba ta mieszkała kiedyś. Ta twoja siostra, nie? W tych blokach. Moja siostra tu mieszkała, ale ona do Francji wyjechała, rozumiesz? To jak komuna padła, to ona wyjechała, wiesz? No i no w sumie dobrze. A w ogóle po ile ten traktor jest? Bo ja nawet na cenie spojrzałem. Słuchaj, on chce za niego 18 tysięcy. To tanio strasznie. Ej, tanio. To jest strasznie tanio jak na taki traktor. Wydaje mi się, że... Tylko mnie się wydaje, że ten traktor to jest gówno wart, wiesz? No zobaczymy, nie? Zobaczymy. Wygląda tylko, na duży. Co? Bardzo mi się ogólnie podoba, nie? To gdzieś chyba tam, za piekarnią, tak? Było. Tylko ty tam krótko z tym, bo on ma Krzysztof, rozumiesz? Bogdański. No. Jak ja dobrze pamiętam. On taki jest, rozumiesz? On to je bamber, wiesz? On będzie chciał jak najwięcej za ten traktor, to ty tam z nim też tam ostro gadaj, nie? No wiesz, ja to zawsze tak na łagodnie staram się ludźmi tak podejść, ale no może dobra. Aj, łagodnie, Kamilek, bo ty jeszcze od życia po dupie żeś nie dostał. Ty, ale tak się wleciesz tym jak dziadek kiedyś, jakiś emeryt. Poczekaj, bo ja teraz nie wiem, czekaj, to było tu, nie, to jest jakaś stara gospodarka, to na pewno nie Bogdańskiego, on to kurwa ci mówię, bamber taki. On ma taką oborę dużo białą. Ma dużo, ty to będzie tu, siódemka, jo, pod siódemko ty, weź tutaj? Sprawdź szybko, jo, sprawdź, ja nie wiem czy do niego na podwórko wjeżdżać. No jest, zielonka 7, no. Kamil, wjeżdżamy do środka. No dawaj, wjeżdżaj, co będzie się zastanawiał. A jak kurwa psy ma spuszczone? No to wybrałem ją zamknięto, to jest niemożliwe. No dobra, wjeżdżaj, to wjeżdżaj. A pa jakiego Passata ma, zobacz, to je pan. Kurna, no musimy też kupić jakiś stoi, samochód. Ty. Stoi. O, chyba czy jest, no, się? Czekaj. Jest, dobra, dawaj, wsiadam. O. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, my po ten traktor z ogłoszenia zobaczyć, on jeszcze jest aktualny? Jeszcze aktualny. Dobra, to ten, tak, za panem, ten co stoi. Tak, dokładnie, ten z białą maską. Kurde, możemy sobie obejrzeć trochę? Tylko nie ten nowy. Nie, tamten. Walter to pan kupił, tak? Ładny. No to ogólnie wie pan, wszyscy na wsi gadają, że pan już tam coś kupił z tych dotacji, ale no kurde, elegancko to wygląda. Elegancko, Kamielek, ty tam patrz. Ty widziałeś kiedyś, chodzi jest taki traktor? Ja ci powiem, ja tam w internetach, gdzie żebym go widział, jo, kurde, taki kurde, Walterka. Walterka, na tych Boże. YouTubach tam jeden gościu takiego miał, jo, jeździł, jo. Ale pan ma tego gospodarkę. W okolicy nikt takiego jeszcze nie ma. Nie, ja to na YouTubach gdzieś tam w Niemczech chyba, czy gdzieś tam taki gościu miał taki traktor, on tam jeździł ładnie, jo. Tam komputeryzacja no, ja tylko, taka, ja tak mówię, że tu w okolicy, ja jako pierwszy. Elegancko. No, bardzo ładnie. Tak biznesowo zapytam. To z tych krówek, tak? To dobry interes te krówki? O, dobre pytanie, ojciec, no, dobrze powiedziałeś. Bardzo dobry interes. No patrz jaki traktor stoi, to by się dziwił. Mówiłem ci, chodźmy w te krowy, to ty tych warchlaki hodujesz, nie wiadomo po co. Bo ja panu coś powiem, panie Bogdański, tak między nami. Ja bym chciał te krowy, tylko ja się boję, czy to kurde nie przeinwestuję z tymi krowami, nie? Czy ja w plecy nie będę miał, nie? A to już pan musi sam zaryzykować. Ja to ci może... mówię, idziemy w te krowy. Na wiosnę kupujemy jałówki i robimy pastwisko i będzie, kurde, zobacz, elegancko. Tam się te świnie posprzedaje teraz na zimę i będziemy mieli tam parę miejsc na te... Kamielek, ty tu już biznes planów mnie nie rób, ty dobra, lepiej tu ciągnik oglądaj. Dobra, właśnie, będziemy do traktora, nie? To obejrzymy sobie tego, dobra? Zobaczymy, co tam jest. Dobrze. To mi tam pan trochę może... To ile pan za niego chce zacznie? Tak 18 tysięcy mówił pan, tak? Tam w ogłoszeniu. 18 tysięcy w ogłoszeniu, nie? A ta hydraulika tu z tyłu, to wszystko działa? Dobrze to działa? Panie, jak jeździło, to działało, nie? Ale teraz jak jest nowy, to stoi. A długo pan już nie jeździ, co? Nie, no przed chwilą, nie? Jak został zakupiony nowy od tego czasu. Tak, to jeszcze jeździło normalnie. Normalnie. Tam wodę pan ma w moście, wszystko tam jest, jo? Tam można to odpalić w ogóle? No można. A ja widzę, że on ma tutaj konsolę, jeszcze zapytam. A, właśnie, no. Co ja tak z tur do tego też jest? Jest tur oczywiście, z sprzętem. O, to też byśmy może zobaczyli. To jest w cenie, rozumiem, tak? Czy to jak to będzie? No, może być w tej cenie, nie? Bo jak sprzedam tego ciągnika, to po co mi ten tur wtedy będzie, nie? No niby tak, no.
No to się masz 1000 turem? A nam by się przydało, Kamilek, ci powiem. No tur by się przydał. Ten cyklop, to widziałeś, jak to teraz chodzi, nie? Niby... A, no tam cyklop jak cyklop, wiadomo. Dobra, siądę, zobaczę. Mogę do środka wejść, nie? Zobaczyć go sobie. Oczywiście, oczywiście. Odpal, Kamilek. Dobra, czekaj. Ale to ty, Kamilek. Odpalił, no ładnie odpalił nawet. Ale to ci powiem, to... Dam mu trochę gazu może. Ale to ja, ale zobacz ty, Kamilek, jak to dym ładnie puszcza z tej rury. Oj, 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 to teraz to tak... Tak trochę dużo tego dymu, ty widział? No, ale całkiem nieźle. Dobra, a tak w ogóle zapytam jeszcze o historię, może ile pan go miał u siebie tutaj? Dużo on jeździł? Dużo robił? Gdzieś tak będzie około 12 lat, nie? Na gospie. Aha. 12 a jakieś lat. Ta, a takie remonty większe pan robił, czy tak, czy dobrze wszystko było? Nie no, panie. Mało się psuł. Mało się psuł. To co trzeba było robić? Co trzeba było robić? Tylko filtry powymieniać, jak wiesz pan. No ja rozumiem, metrowe, ja rozumiem. Nie? No, a widzę, opony też chyba są w miarę w porządku. Nowe są chyba opony, nie? Tak, no, opony nawet... nowe. Takie okay. Koleje powymieniane, no mówię, nie? Wiesz pan. Kamielek. A z tym dymem co się dzieje, że on tak kopci? Bo to trochę takie niepokojnie to. To ja myślę, że to te wtryski to chyba muszą być. Tak? Coś z wtryskami, to... jojojo. Ojciec, słuchaj, to chyba... Ja bym myślę, że on... Nie wiem, czy on jego też nie będzie trzeba robić, wiesz? Że nam nie samo może wyjdzie, co to 40. No i, a weź jeszcze raz przygazuj, wsiądź do niego i przygazuj go. No dobra. A widzisz, jaka sadza i jest komina? Tam coś nie tak jest chyba. Ja to myślę, że to wtryski, wiesz? Dobra, no to takie wtryski, to ile by to mogło kosztować? Ale to, dużo słuchaj, sobie wtryski. Jak to tylko uszczelka, to co tani koszta, rozumiesz? No, ale no jak dobra, to niby co... ta. Kurde, no nie wiem, Kamilek. Taki nie do końca przekonany jestem, wiesz? A właśnie, propos tego wszystkiego stanu i tak dalej, ile to ma koni? 81 na papierze. Na papierze, a teraz stan faktyczny to ile może mieć? Jakieś 75, 70 ja bym stawiał, tyle lat. No 12 możliwe, lat. Możliwe, nie? Tam mu te 10 koni w łąkę poszło, ja czuję. Znaczy ja widzę, że on nie był za bardzo ten, nie był za bardzo dbany wizualnie, ale kurde, mi się na przykład podoba, nie? Więc trochę go odmalować, jak kupisz pra jakiegoś i zrobimy go eleganckiego, nie? No nie wiem, Kamielek, ja ci powiem, no dużo roboty to tam przy nim nie ma. Najważniejsze ten silnik, żeby działał, te skrzynie, to wszystko, a te reduktory, to wszystko, to działa te napędy? Działa, oczywiście. A czego świateł nie ma z przodu? Jak nie ma? No tutaj nie ma, na masce. No i Kamielek, widzisz pan. Bo on ma tu po boku, zobacz. A, tak, ma ten duże robocze. Kamielek, bo to jest, zobacz, on ma tutaj tą całą konstrukcję do tego tura. I on te światła ma tak specjalnie zrobione po bokach, rozumiesz? A, no tak, bokach, jakby miał światło, to by pourywał tur, no tak. Tak, Kamielek, tak. A tura, można zobaczyć tego też? Można, oczywiście. To gdzie on stoi, tutaj gdzieś niedaleko? No tu leży chyba obok. Ja się tutaj przejdę, zaraz zobaczę. O kurde, jaki Lemkeny ma, kurde, korasa. Kocie, widziałeś tego bizona? Widziałeś tego bizona? Ona, a ty... Ja pierdzielę. Kamielek, a ty widział tego setora, co stoi? Którego? Tego tutaj? No ten, no zapach, to eleganckie, ale to nas nie jesteś, też 40 tysięcy jak nic kosztuje takie coś, nie? Kamielek, ja bym musiał dwie świnie i twoją matkę sprzedać, żeby to kupić. Czyli trzy świnie. Nie, dobra, ale ojciec, tak właśnie, już tak na poważnie, ma w ogóle one te pieniądze? A ile ty masz? No ja mam z jakieś, no z 4 tysiące mam, ale 4,5 mógłbym wyskrobać tam za skórniaków jeszcze. No ja ci, Kamil, powiem, ja pieniądze tam mam schowane, tylko trzeba się zastanowić, czy brać ten ciągnik od tego bogdańskiego, czy nie brać. No bo jak nas wyniesie jeszcze remont dycha, no to możemy sobie kupić coś lepszego, takie coś, nie? Co za te pieniądze. No ja się właśnie, Kamil, dlatego zastanawiam, żeby ale... z jednego gówna w drugie gówno nie wdepnąć, no ty właśnie, mnie rozumiesz? Nie? A 40 co byśmy zrobili wtedy? Ja to myślę, żebym ją sprzedali, no bo... Po co to inwestować i trzymać, rozumiesz? No tak, ale kto to kupi, kurde, że taki gruz się rozsypuje, nie? Ja ci powiem, chyba, że tam... w tych internetach jakby poszukał, to tam ludzie kupują stare ciągniki, bo oni je kolekcjonują później, rozumiesz? Pasjonaci. Ja tam nie wiem, jak oni się nazywają, ale zbierają złom. Okej. Okay. Ej, ale widzę, tur jest w miarę nowy, zobacz, z naklejkami wszystko jest, nie? Ja ci powiem, tur, to on wygląda, jakby on w ogóle nie pracował. Ty, to jak on teraz kultura sprzedaje się do tego... To zobacz, ten tur to 4000 warty jest, nie? Kamielek, zobacz to.
Wspomnienia wracają, jak my z twoją matką, że jeździli na imprezy. No, myślę, że jak nie zadbasz o Skodę, to na pewno tak samo się stanie, co z tym samochodem, nie? Skoda będzie odmalowana, ty już mnie tutaj nie gadaj. Mów, dobra, co robimy. Czy gadamy, że bierzemy, czy jedziemy? Nie wiem, zapytam go, czy jeszcze łyżkę może ma jakąś tego, bo sam tur tak tam, na pewno też ma. Pytaj się, gadaj. Panie, masz pan jeszcze jakąś łyżkę może do tego tura? No jest łyżka, obok tego leży tam, niebieskiego pługa, lewy. Jest. Ty zobacz, co on tutaj ma. Ty, ale widziałeś, jaki to jest patent namodzony? Zobacz. To tu jest, Kamil. Zobacz, on to widmo jeszcze do tego dorobione. To wielofunkcyjny. Ocie panie, piorun, by cię jasno strzelił. To pan sam spawałeś to? Dokładnie. Spawane było samo. Ale zobacz, nie, że to ten. Mieli do obornika. Kamil, mieli do belek, jakby w przyszłości kiedyś kupić jakąś fajną belarkę. Ja ci powiem, Kamil, tak teraz szczerze. No. Że mnie się to coraz bardziej zaczyna podobać. Ten tur nie przekonał, powiem ci, tak jestem taki... Powiem ci, no kurde, Kamil, chodź zobacz. Ale ja no nie wiem, czy on właśnie może tego tura takim postawił, wiesz, żebyśmy mieli, wiesz, super napalenie, byli Kamil, ten traktor, on chce tylko się pozbyć, jak ma nowy, to posłał ten grat, nie? Sam tur, Kamilek, to są duże pieniądze, ty rozumiesz? Tylko ja, wiesz, co mnie zastanawia? Czy tam dobrze działa ta hydraulika? Bo wiesz, o co chodzi? Żeby się nie okazało, że my tura podlepniem, a kurwa hydraulika nie będzie działała, bo pompy poszły, rozumiesz ty mnie? Może zapytamy go, czy da się podpiąć to wszystko, co? Pytaj się, jak można, czekaj, to podpinamy i zobaczymy, czy to działa. Musimy też się przejechać rzeczywiście, nie? Oczywiście. Hej, panie, bo my tak z ojcem gadamy, może byśmy tego tura podczepili teraz, co? Zobaczyli, jak ta hydraulika chodzi? Można podczepić, ale sami podczepicie, żebyście wiedzieli, jak to się ten robi wtedy. No dobra, my to tam kiedyś ten. Mieliśmy do czynienia z tym, to zobaczymy, jak to tam. A jedź, Kamielek, dawaj, tylko uważaj tam. Dobra, a to jeszcze biegi. Ale tu wajch! Jezu, ojciec, jak zapałek. Matko jedyna. Dobra, zaraz. Chyba dobry wbijem? Dobry wbijem. Ty wiesz, on to ma 9 biegów? To ty gadasz. Do przodu i do tyłu. Matko jedyna, to ruska technologia to. Dobra, i co, poczekaliśmy tego tura? To z Białorusi chyba jest. Chyba ta, no. No dawaj, dawaj, pomalutku, Kamilek, pomalutku. Jeszcze? Czekaj, stój. O, dobra. Czekaj, dobra. Czekaj, tu już załączone wszystko jest? Ja nie wiem, tu jeszcze zobacz. Dobra, załączone. Tak? To co, zobaczymy, czy to podnosi, nie? Czekaj, jest pierwsza próba. Się. Ale na obroty go wchodzi, nie? Chodzi, ale ci powiem, że tak nie dość mocno, to dobry znak, że pompa dobrze działa. Dobra, dawaj jeszcze tę łyżkę może podczepimy, zobaczymy jak tam to... Bo na razie tylko góra-dół, nie? I zobaczymy jeszcze na tej drugiej sekcji sobie to działa. Dobra. Okej, okay. Ale powiem ci ten traktor, kurde. Ciekawy jestem, co widzowie na to powiedzą, wiesz? Bo my tak kupujemy, ale trzeba się też będzie ludzi zapytać o to wszystko. A tu już tam myśli, jak będziemy wracać, to tam... Ja dobra. Ci powiem, że te twoje ludzie, co tak cię oglądają, to oni takie całkiem fajne pomysły dają. Dawaj jeszcze. Jeszcze? Ja tam kawałek. Nic nie widzę, kurde, teraz, jeszcze, nie? Dobrze, stój. Ty, ale ja tego podczepił. O, dobra. No. Podczepił mnie się, o, dobra. Cofnij troszkę, Kamil. Kamil, trochę cofnij, bo mu ścianę przestawisz. Takie obornie przestawisz za bardzo. I jak to działa? No dobrze działa, powiem ci. A weź to łyżko tak lewo, prawo, góra, no, dół. No, czekaj. To jest chyba tutaj będzie na tej... O. Jak? O, ale ten tur... Jezus Maria, nie? Ty ładnie to, ale ty nawet... Dobrze pracuję, no. Nawet schłoźni nie słychać. Ja ci powiem, kurde, ja się boję o ten silnik, że to się z nimi jest nie tak mechanicznie, wiesz, bo... Kamil, daj ja się teraz kawałek przejadę. Dobra, to czekaj, to podjadę tylko do niego, dobra? Też sobie trochę tak... Dobra. Coś z nim pogadam. O, dobra, masz ojciec, siadaj. No powiem panu, że całkiem nieźle to wygląda, całkiem dobrze. Jak tam młody ojciec się podoba? No, ja wiem, wie pan, no dużo jest za roboty, więc ojciec tak zawsze myśli też o tym, ile to trzeba będzie w niego włożyć. A propos też tego, już tak tych pieniędzy, to może ile pan by był w stanie zejść? Zejść? No z ceny, nie? Bo 18 tysięcy to no dosyć, na nasz budżet sporo. Więc może to się tam on pan utnie do 17 tysięcy może chociaż tego tysiaka. Żebyśmy mieli tak na drogę, na to paliwo, na ten remont, co to będzie do roboty, nie? No nie wiem. Ja tu jeszcze tura mam z tym, nie? No ja widzę, że ten tur jest w dobrym stanie i wszystko w porządku.
Ale może coś tam, no wie pan, jak tak... Można powiedzieć, że my prawie po sąsiedzku mieszkamy, no to będziemy się przecież widzieć na polach, gdzieś tam na miedzach się spotykamy, czy będziemy, jak, nie? Jak, panie? Zadowolony? Ja to powiem tak. Mnie to nawet to wygląda. Tyle tylko, że tych wajch tam jest za dużo dla mnie, Kamilek. Ja to tak wiesz. No i ten remont, no z zewnątrz, no to wiadomo, jak to wygląda. No wygląda, jak wygląda. Hydraulika, dobrze chodzi, pompy praktycznie nie słychać, Kamilek. Nie, no pompa faktycznie, nie? Dobra. Pompa, ci powiem. Wie pan co, możemy zrobić tak. My się zastanowimy, dobra? Na tym traktorem. Damy panu znać telefonicznie i odezwiemy się jakby co, tylko nie wiem, no jak ktoś przyjdzie, ojciec i go chlasnie przed nami, wiesz, to ludzie kupują jakieś takie złomy i potem, wiesz, będą, żeby nie... Kamielek, zróbmy tak, pojedziemy do domu, ja pójdę do matki, pogadam z matką i zobaczymy. Jak co, to nawet może i dziś przyjedziemy po niego, ale to, wiesz, matka też ma dużo do gadania w domu. Na jutro już są kolejni umówienia, jakby co. Jutro? No. Kurna, ojciec. To może, wiesz co? Może my sprzedamy jeszcze te świnie, co mamy. Zapłacimy jakiś zadatek i żeby nam go pan przetrzymał, dobra? Bo my jeszcze musimy sprzedać trochę rzeczy i byśmy mieli te pieniądze, dobra? Dobra. To jedziemy do domu i gadamy z matką, jo? Dobra. Mamy czas do jutra, jak jutro przyjadą kolejni, to kurde, musimy się sprzedać w takim razie. Jak matkę dobrze ułożysz, to my może jeszcze dzisiaj to weźmy. Kurna, go raz. To na kołach to normalnie wróci, nie ma problemu z tym żadnego, nie? No, oczywiście, nie ma żadnych problemów. Dobra, ojciec. To co, my będziemy spadać w takim razie, nie? Chyba. Dobra, panie Bogdański, to do widzenia panu. Na telefonie jesteśmy. Dobra, no, do widzenia, miłego dnia życzę. Do widzenia. Chodź, Kamilek, siadaj. Już siadam, no. Ja odpalam skudzinę naszą. O, ciekawe, kiedy ja będę w końcu sobie pojeździć samochodem. Jak słońce dwa razy wokół naszej wsi zawróci. To pojutrze. Tak. O, elegancko. 18 już niedługo mam w sumie, więc... A prawa jazdę będę też mógł zrobić sobie, czy nie bardzo? Będziesz mógł zrobić, będziesz, Kamilek. Dobra. Ja już na to też fundusze mam przygotowane. Dobra, bardzo się cieszę, powiedz w takim razie. Powiedz mi, co ty myślisz o tym traktorze? No jak mam być szczery, to... No ja jestem napalony strasznie, bo jest to coś dużego, co nie? Takim czymś jeszcze nigdy nie jeździliśmy, no i no wygląda to dobrze, nie? Po prostu to wygląda zarąbiście, ale na pewno ten tour zrobił dużą robotę według mnie, że on tak się prezentuje. I jeszcze hydraulika, nie? Że tam jest nic nie będzie ciekło prawdopodobnie, no że zobaczymy potem. Ja ci powiem, że ta pompa to ona tak ślicznie chodziła, tak po cichutku, jak w tym szwajcarskim zegarkach, ci powiem. No ale z drugiej strony też dymi, nie? I ciekawe, czego to dymi, nie? Czy to będą to jak mówisz, te uszczerki, czy te zawory, czy coś, te wtryski jakieś różne, no ja tam nie wiem, nie? Tutaj chyba skręcamy? Ja ci powiem, że ja to bym... Urłatoć nie tu, Kamil, gdzie ty mnie każesz skręcać? O matko i bo. To chyba musisz wcześniej, wjazd wcześniej, no. Wcześniej, Kamilek, dawno wcześniej. To był chyba, nie? Ja się zamyślił, rozumiesz, bo ja tak myślę, że ja bym może do Staśka zadzwonił, wiesz? No. Ja bym się Staśka zapytał, co to tak dymi, bo mnie się wydaje, że to uszczelka tylko, wiesz? Jeżeli tylko taka naprawa do 1000 zł, to... Ale ja sceny tak... nie chciał zejść za bardzo. Nie chciał. No. Ale ja ci powiem, ja o tym Bogdańskim słyszał, on jest dobry chłop, tylko on jest taki konkret, wiesz, i on dlatego się tak dorobił, rozumiesz? Bo on, może być, on, no. On to... Wiesz jak jest. Ja ci powiem szczerze, ojciec, że nie dziwię się, że nie chciał zejść w ogóle, no bo to naprawdę nie masz czego schodzić, nie? Ale może tam jeszcze jakieś, no nie, no tak te przysłowiowe stówy za nogami może rzuci nam, nie? Żeby na to pani nie było, czy coś. Może i tak będzie, wiesz, Kamilek. No to kurde, wiesz, ja ci powiem, to... ja teraz z matką pogadam. Zobaczymy, czy co matka na to powie. Ale ty jak coś, to też tam gadaj, wiesz. Nie, no, nie było, że... zaraz właśnie się tutaj do widzów zwrócę i zapytam, co oni też tam sądzą, nie? Ale też no, się kurde... ludzi tam zapytaj, bo oni też tam dużo pisali. Wiesz, oni to też w większości nas oglądają rolnicy, więc wiedzą, co się dzieje, nie? Zapytam o co z tym dymieniem, to jak nam już proponowali jakieś New Holandy, żeśmy kupowali ludzie, my nie mamy tyle pieniędzy, my tu ledwo co koniec z końcem wiążemy. Ale już, ja myślę, że już jak tylko to... Oj, zobaczycie, mam fajny pomysł, kurczę, na ten sezon kolejny, ale to ojcu tak... Ojciec co, jeszcze nic nie wie trochę, ale to wam powiem, nie? O, dobra, to wysiadamy. Okay. Ja idę, Kamielek, do matki. Ja na pierwszy front idę, a ty przyjdziesz, za chwilę też z nią pogadasz. Dobra, to ja idę tego siewnika tam zrobić, nie? Tam dobra, coś, rób, dobra. Kamielek. No, dobra. To do zobaczenia potem, nie? Jakby co.
Dobra, ludzie, kurczę, to jest, wam powiem, naprawdę ciekawa sytuacja. Ja się szczerze napaliłem na tego MTZ tak głupi. No wiadomo, on tam 81 koni w katalogu, nie? Bym miał, jeszcze katalogu, kurde, fabrycznie. A zapewne tak 70 parę by też tam już było. No jest to dobry przeskok, duży przeskok, bo 30 ma 32 konie, 40 ma 40 z hakiem, tam nie wiem, 41 czy 42, coś podobnie. No więc 30 koni to dosyć dużo. U nas było i byśmy mogli w końcu trochę podziałać, bo zobaczcie, co my tu mamy, nie? Ten pułk to już się to... Oj, ten pułk to słaby, nie? Już nie mówię o tych bronach, w ogóle żadnego nie mamy Grubera, nic takiego. Trzeba w końcu coś się, wiecie, no w jakiś sposób rozwinąć ta gleba, żeby, wiecie, jak jest lepiej uprawiana, to też lepiej na tym rośnie wszystko. Też w ogóle, to zobaczcie, że już nam doszła soja też przy okazji. Ona tak jeszcze trochę, jeszcze nie, jeszcze lekko zielona jest, nie? Już za taka żółta zrobiła, ale jeszcze lekko zielona. To może niedługo byśmy zrobili te w końcu żniwa. Bo cały czas czekamy, aż ta soja dojdzie. Koniecznie dawajcie nam znać, co sądzicie o czymś właśnie takim jak ten MTZ. Czy wam się podoba, czy może szukać czegoś innego, a może wy macie już tutaj w okolicy w Zielonce jakiegoś kolegę, sąsiada, czy coś, co ma taki traktor, już są mu tak prawie niepotrzebni i może by się zgodził sprzedać. Bo my chcielibyśmy sobie coś na zimę kupić, wiecie, żeby to coś poremontować. O, matka idzie. Kamilek! No, co tam? Co ten ojciec wymyślił, ty mi powiedz, co mi, on mi teraz gada o jakimś traktorze, o pieniądzach, on świnie chce sprzedawać. Trzeba sprzedać świnie, naprawdę. Ale, no to te traktory nasze, one nie są dobre? O ten, żółty, jeszcze jest w porządku, wiesz, ale z tamtym zielonym strasznie się coś dobrego dzieje i boimy się, że remont wyniesie nam więcej niż to w ogóle wszystko warte, co nie? Więc lepiej chyba było kupić nowy taki traktor, nie? Jest trochę większy, ale jakbyś zobaczyła ten traktor, Boże, jaki to... O Jezu, takie bydle, nie wiem, czy w ogóle to do stołu wjedziemy, nie? Ale Kamilek, ja nie wiem, czy nas stać naprawdę, ja idę rosołek zrobić, bo ja się zdenerwowałam. Jezus, ale jeszcze matkę musiał urobić. Dobra, to zróbcie tak, ludzie, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli wam to się spodoba, ja pokażę matce te komentarze, was, specjalistów, bo wy się na tym wszystkim znacie. I może się matkę udało dobruchać, bo to, wiecie, jak to jest, nie? My z ojcem zarabiamy pieniądze, znaczy ojciec zarabia, jestem jego pomocnikiem, a to jednak matka pieniądzami zarządza, nie? Więc wszystko leży od naszego banku, więc... Dawajcie znać, ja, wiecie co, jednak, ja to sobie jednak muszę przemyśleć, nie mam już teraz czasu na te kamery, nie mam chęci w ogóle. Ja sobie to pozostawiam wszystko, poszukuję ten siewnik i zobaczymy się w kolejnym razem, jak już coś się będzie działo, dobra? Bo to jednak sporo robota, nie chcę też od drugiego odcinka robić. Do zobaczenia, do później, widzimy się za parę dni pewnie, nie? To tam wam filmy to będę wrzucał. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, miłego dnia i do widzenia, cześć.